Witam Was bardzo serdecznie na kanale YouTube Adwentyści Kalwaria Zybrzydowska. Dzisiaj kontynuujemy dalej temat związany z darem Ducha Prostwa dotyczący postaci Ellen White w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego. Prosimy, abyście subskrybowali nasz kanał. Naciśnijcie dzwoneczek, a będziecie powiadomieni o kolejnych programach, które emitujemy. Jeśli możecie, prosimy również uprzejmie o wsparcie, pomaga nam to rozwijać się i docierać do coraz większej ilości odbiorców naszych programów, jest to wasz udział w ewangelizacji świata zleconej przez Chrystusa Pana. Bóg objawił prorokom informacje objęte ścisłą tajemnicą. W drugiej księdze królewskiej w rozdziale szóstym Mamy bardzo ciekawą historię, którą czytam od wersetu 8 po 12. Ilekroć król Aramu prowadził wojnę z Izraelem i po naradzie ze swoimi dostojnikami powiadał, w tym a w tym miejscu stanę obozem, mąż Boży wysyłał do króla izraelskiego wiadomość. Wystrzegaj się, aby ciągnąć tamtędy, gdyż tam obozują Aramejczycy. Posyłał więc król Izraelski na to miejsce, o którym mu oznajmiał mąż Boży, ostrzegając go nie raz i nie dwa i miał się tam na baczności. Rzecz ta oburzała króla Aramejskiego. Zwołał więc swoich dostojników i powiedział do nich. Czy nie możecie mi donieść, kto z naszych trzyma z królem izraelskim? Wtedy jeden z jego dostojników rzekł: Nikt, panie mój królu, lecz to prorok Elizeusz, który jest w Izraelu, donosi królowi izraelskiemu słowa, które wypowiadasz w swojej komnacie sypialnej. Było to za czasów, kiedy panował król izraelski Jehoram od 852 do 841 roku przed naszą erą. Jehoram znał każdy ruch swoich wrogów aramejczyków, dlatego, że w sposób nadprzyrodzony powiadamiał go o tym prorok Elizeusz. W jaki sposób Bóg objawiał swoim prorokom podobne tajemnice? I jak kontaktował się z prorokami. W Nowym Testamencie w liście apostoła Pawła do Hebrajczyków w rozdziale pierwszym i wersecie pierwszym czytamy wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do Ojców przez proroków. Paweł zapisał, że Bóg przemawiał do proroków wieloma sposobami. Pierwszym sposobem, który chcę omówić, to jest audycja. Otwórzmy w tym celu pierwszą księgę Samuela, tam rozdział trzeci, i przeczytam fragment od wersetu drugiego po trzynasty. Pewnego dnia, gdy Heli leżał na swoim miejscu, oczy jego zaś zaczęły słabnąć i nie mógł widzieć. Lecz lampa Boża jeszcze nie zgasła. Samuel spał w przybytku pana, tam, gdzie była skrzynia Boża. I zawołał pan Samuelu, a on odrzekł: Oto jestem. I przybiegł do Heliego i rzekł: Oto jestem, wołałeś mnie? A on na to nie wołałem. Wróć, połóż się. I odszedł i położył się. A pan ponownie zawołał: Samuelu. I wstał Samuel, poszedł do Heliego i rzekł – oto jestem, wołałeś mnie. A ten na to – nie wołałem, synu mój? Wróć, połóż się. Lecz Samuel jeszcze nie znał Pana, a słowo Pana jeszcze mu się nie objawiło. A Pan ponownie po raz trzeci zawołał – Samuelu! Wstał więc i poszedł do Heliego i rzekł – oto jestem, wołałeś mnie. I zrozumiał Heli – że to Pan woła pacholę. Rzekł więc Heli do Samuela, idź, połóż się. A gdy cię zawoła, powiedz, mów, Panie, bo sługa Twój słucha. I poszedł Samuel i położył się na swoim miejscu. I przyszedł Pan, stanął i zawołał, jak i poprzednio. Samuelu, Samuelu! A Samuel rzekł, mów, bo sługa Twój słucha. I rzekł Pan do Samuela, oto ja uczynię w Izraelu rzecz, od której każdemu, kto o niej usłyszy, w obu uszach zadźwięczy. W dniu owym spełnię na Helim wszystko, co mówiłem o jego domu, od początku do końca. Donieś mu, że ja osądzę jego dom na wieki za grzech, o którym wiedział że jego synowie znieważali Boga, a on ich nie strofował. Podobna historia powtórzyła się na początku lat 70. XIX wieku w działalności Ellen White. Ellen White wraz z mężem brała udział w letnich zjazdach namiotowych w Stanach Wisconsin i Minnesota w Stanach Zjednoczonych. Na jedno z takich spotkań Przybyli spóźnieni. Mówca przemawiał już dłuższy czas do słuchaczy, wypełniających namiot cyrkowy. Wajtowie zatrzymali się na moment w wejściu. Potem Ellen wzięła pod rękę męża i razem zeszli do przednich rzędów. James usiadł, a Ellen stała nadal. Patrząc na mówcę, wskazała publicznie na niego palcem. W sposób w jaki tylko prorocy mogą to czynić i przerwała jego kazanie, niewiarygodnie głośno powiedziała: Nie masz żadnego powodu, aby stać za tym pulpitem. Nie jesteś właściwym człowiekiem, aby nauczać tych ludzi. Mówca zamilkł. Zdumienie pojawiło się na twarzach zgromadzonych. Ellen White nigdy wcześniej nie widziała tego człowieka i nic o nim nie wiedziała oprócz tego, co Bóg jej objawił. W pewnej wizji słyszała głos tego człowieka. Wtedy Bóg oznajmił jej, że gdy usłyszy ten głos w rzeczywistości, to ma przekazać następujące poselstwo. Powiedz mu, że nie jest odpowiednim człowiekiem, aby nauczać ludzi. W jednym ze stanów jest kobieta, która nazywa go mężem i dziecko, które nazywa go ojcem. Jest także kobieta tu wśród zgromadzonych ludzi, która nazywa go mężem i dziecko, które nazywa go ojcem. Gdy siostra White przekazała to poselstwo, kaznodzieja czmychnął z namiotu i gdzieś przepadł. Tego przedpołudnia wśród zgromadzonych znajdował się brat Mówcy. Wyszedł do przodu i potwierdził, co mówiła. Mówca prowadził podwójne życie i z całą pewnością zasłużył na tą niezwykłą naganę. Bóg błogosławił spotkanie, i wśród uczestników doszło do duchowego przebudzenia. A więc tak jak malutki Samuel słyszał w świątyni głos Boży, tak Ellen White słyszała w widzeniu głos Boży który objawił mu sprawę tego mówcy. I to się nazywa audycja. Drugim sposobem jest widzenie. Popatrzmy na czwartą księgę Mojżesza, czyli na księgę liczb i tam otwórzmy sobie rozdział dwunasty i w dwunastym rozdziale przeczytajmy wersety od piątego po szósty. Dwunasty rozdział od wersetu 5 po szósty. A Pan stąpił w słupie obłocznym, stanął u wejścia do namiotu, wezwał Aarona i Miriam, a oni wyszli oboje. I rzekł Pan słuchajcie moich słów. Jeżeli jest u was prorok Pana, to objawiam mu się w widzeniu. Przemawiam do niego we śnie. A więc Bóg oświadczył, że kontaktuje się z prorokami poprzez widzenie. Czym jest widzenie? To nadprzyrodzone, dokonane w zachwyceniu ducha, ukazanie prorokowi obrazów i zdarzeń. W widzeniu prorok traci kontakt z otoczeniem, a duch święty obejmuje jego osobowość całkowicie w swe władanie. Oświeca rozum, kontroluje ruchy i czucie proroka. Dzięki czemu widzi on, słyszy i poznaje to, co Bóg mu objawia. Czasem jest przenoszony w czasie i przestrzeni. Widzenia zdarzały się w różnych okolicznościach i miejscach. Trzecim sposobem jest proroczy sen. W tymże dwunastym rozdziale Księgi Liczb, w wersecie piątym i szóstym, czytamy: To objawiam mu się w widzeniu, przemawiam do niego we śnie. A więc Bóg objawiał się przez sen, ale nie tylko prorokom. W Księdze Hioba, w trzydziestym trzecim rozdziale Mamy bardzo ciekawy zapis, który chciałbym przeczytać 33 rozdział Księgi Hioba, wersety od 14 po osiemnasty. Wszak Bóg przemawia raz i drugi, lecz na to się nie zważa we śnie, w nocnym widzeniu, gdy głęboki sen pada na ludzi i oni śpią na swym łożu, wtedy otwiera ludziom uszy. Niepokoi ich i ostrzega, aby odwieść człowieka od złego czynu i uchronić męża od pychy. Zachowuje jego duszę od grobu, a jego życie od śmiertelnego pocisku. A więc zdarza się, że Bóg może poprzez sen skomunikować się z każdym, kogo Bóg na przykład chciałby uratować od błędnej decyzji. Czym jest widzenie, to wiemy. Czym jest sen, proroczy? W 1887 roku Ellen White, będąc w Europie, opuściła Kopenhagę i przybyła do miasta Mos w Norwegii. 11 czerwca wczesnym rankiem wstała, by napisać list do skarbnika. Adwentystycznego sanatorium w Kalifornii, odległej od Norwegii około 10 tysięcy kilometrów. Napisała mu we śnie zobaczyłam ciebie w towarzystwie przełożonej pielęgniarek. Jeśli chodzi o uwagę, jaką na siebie zwracaliście, moglibyście być mężem i żoną, siostra. Nigdy już nie będzie tym kim była. Oboje jesteście winni przed Bogiem. Ellen White nie oskarżyła ich oficjalnie o cudzołóstwo, chociaż dała to do zrozumienia w liście. Wyglądało to tak, jak gdyby sam Bóg dawał obwinionym okazję do wyznania błędów i pokuty. Skarbnik jednak Odrzucił oskarżenie i zarzucił siostrze White, że podkopuje jego wpływy w instytucji. Nie mając wyboru, siostra White kilka miesięcy później napisała: Gdy byłam w Europie, pokazano mi rzeczy, które wydarzyły się wy. Jakiś głos powiedział: Idź za mną, a pokażę ci grzechy popełniane przez tych. Którzy stoją na odpowiedzialnych stanowiskach. Przeszłam przez pokoje i widziałam ciebie, stróża na murach Syjonu, w bardzo intymnej sytuacji z żoną innego mężczyzny, zdradzających święte śluby, krzyżujących Waszego Pana na nowo. Pokazano mi inne sceny pieszczot, zmysłowych spojrzeń i zachowania. Które sprawiły, że dreszcz przerażenia przeszedł przez moją duszę. Twoje ramię obejmowało jej biodra, a okazywana czułość miała swój czarujący wpływ. Wtedy kurtyna uniosła się i zobaczyłam ciebie w łóżku z nią. Mój przewodnik powiedział: Nikczemność, cudzołóstwo, nigdy nie byłeś sam. Ta sama ręka tropiąca charaktery poprzez ścianę pałacu Baltazara zapisywała w księgach niebieskich czyny i słowa, które sprawiły, że Jezus wstydzi się ciebie. Nawet wtedy prorok Boży nie zdemaskował publicznie tej pary. W wyniku drugiego listu doszło do spotkań, w których winni. Pokornie wyznali swe grzechy. Ostatnie widzenie siostra White z towarzyszącymi nadprzyrodzonymi zjawiskami miała miejsce w stanie Oregon w czerwcu 1844 roku. Jednakże sny prorocze trwały do jej śmierci 16 lipca 1915 roku. Zarówno w tych widzeniach, w czasie dnia, jak i w proczych snach, widziała tego samego Anioła stojącego u jej boku. Służył on jako Boże uprawomocnienie autentyczności jej doświadczeń. Czasami widziała wydarzenia przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Czasami otrzymywała informacje lub instrukcje. A także otrzymywała zalecenia w formie przypowieści. Przekazując poselstwo, Ellen White, jak prorocy biblijni, używała trzech sposobów. Mogła cytować boskiego posłańca, mogła używać dzieł innych autorów lub wyrazić je własnymi słowami. Kolejnym sposobem przekazu objawienia prorokom. Jest Teofania. I tutaj otwórzmy Księgę Wyjścia, czyli drugą Księgę Mojżesza, tam rozdział trzeci, czytam wersety od pierwszego po szósty. Gdy Mojżesz pasał trzodę teścia swego Jetry, kapłana Midianitów, pognał raz trzodę poza pustynię i przybył do góry Bożej do Chorebu. Wtem ukazał mu się anioł pański w płomieniu ognia ze środka krzewu i spojrzał, a oto krzew płonął ogniem, jednakże krzew nie spłonął. Wtedy rzekł Mojżesz: Podejdę, aby zobaczyć to wielkie zjawisko, dlaczego krzew się nie spala. Gdy pan widział, że podchodzi, aby zobaczyć, zawołał nań Bóg spośród krzewu i rzekł: Mojżeszu, mojżeszu. A on odpowiedział: Oto jestem. Wtedy rzekł, nie zbliżaj się tu, zdejm z nóg sandały swoje, bo miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. Rzekł też, jam jest Bóg Ojca Twego, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Wtedy Mojżesz zakrył oblicze swoje. Bał się bowiem patrzeć na Boga. Przeczytajmy również tekst zapisany Księdze Jozuego i tam rozdział piąty. Od wersetu 13 po piętnasty. A gdy Jozue był pod Jerychem, zdarzyło się, że podniósł swoje oczy i ujrzał stojącego naprzeciw siebie męża z wydobytym mieczem w ręku. Jozue podszedł do niego i zapytał go, czy należysz do nas? czy do naszych nieprzyjaciół a ten odpowiedział nie ale jestem wodzem wojska Pana przyszedłem teraz wtedy Jozue upadł twarzą na ziemię oddał mu pokłon i rzekł do niego co rozkaże mój pan słudze swemu a wódz wojska Pana rzekł do Jozuego Zdejm z nóg sandały swoje, bo miejsce, na którym stoisz, jest święte. I Jozue tak uczynił. A więc tutaj mamy do czynienia z teofanią, czyli zjawiskiem, kiedy Bóg bezpośrednio objawia się prorokowi i przekazuje mu swoje poselstwo. Tak było w wypadku Mojżesza i Jozuego, jak przeczytaliśmy. Harold Blunden. Z North Fitzroy w Australii miał 13 lat, gdy nadeszła wiadomość, że amerykańska prorokini będzie przemawiać w sobotę po południu. Harold był sceptyczny w stosunku do współczesnych proroków, zwłaszcza jeśli chodzi o amerykańskich i na dodatek żeńskich. Jednakże czuł, że osobiście tego musi doświadczyć, i udał się wcześniej, aby zająć dogodne miejsce. Tego popołudnia wolne były tylko miejsca stojące. Przednie siedzenia zajęli pracownicy kościoła, wolne pozostały tylko dwa miejsca w środku. Pociąg, którym jechała Ellen White, spóźnił się dwie godziny. Kaznodzieje utrzymywali skupienie zgromadzonych przez pieśni, modlitwy, doświadczenia i sprawozdania. W końcu drzwi się otwarły i drobna kobieta, prokini, weszła do środka trzymając ramię misjonarza Danielsa. Daniels przedstawił ją z mównicy i usiadł z tyłu. Ellen White stanęła za mównicą, położyła swoje notatki, poprawiła szal, Przełożyła notatki, popatrzyła na ludzi, uśmiechnęła się i otworzyła usta, by przemówić. Nie mogła jednak wypowiedzieć słowa. Wyglądała na zdziwioną, tak jak i jej słuchacze. Dokładnie przyjrzała się zgromadzonym. Popatrzyła na mównicę, poprawiła notatki i szal, spojrzała na ludzi. Uśmiechnęła się, otworzyła usta i nie była zdolna przemówić. Na jej twarzy pojawiło się zamieszanie, a szmer niepokoju przeszedł przez zgromadzonych. Znowu bacznie zaczęła się przyglądać zgromadzonym, jak gdyby kogoś szukała. Przyglądała się nawet osobom siedzącym za nią na podwyższeniu. Dokładnie badała twarze kaznodziejów. Nathaniel Davis, wysoki, szczupły mężczyzna, siedział na ostatnim krześle na podwyższeniu. Wskazując na Davisa, zapytała Danielsa z niedowierzaniem: "Co ten człowiek robi tutaj obok mnie?" Zdziwiony Harold Blunden zastanawiał się, dlaczego Nathaniel Davis... Nie może się z nią znajdować na podwyższeniu. Davis, chociaż był młodym adwentystą, wyświęcony został na kaznodzieję. Był redaktorem australijskiego wydawnictwa Znaki Czasu. Miał prawo być na podwyższeniu. Nagle Nathaniel Davis wyprostował się na całą swoją wysokość, górując nad drobną Amerykanką, nachmurzył się, Popatrzył na nią tak nienawistnie, jak tylko można. Odwrócił się dumnie, zszedł z podwyższenia i opuścił kościół. Jakby nic się nie stało, Ellen odwróciła się do zgromadzenia, poprawiła notatki i szal, popatrzyła, uśmiechnęła się i w końcu przemówiła. Słuchano jej przez godzinę i kwadrans. Pod koniec otoczyli ją tłumnie przy wyjściu, aby osobiście z nią porozmawiać. Harold nie zwrócił się ku wyjściu, ale ku podwyższeniu. Chciał wiedzieć, dlaczego tak się stało. Nie był zdolny słuchać kazania, ponieważ myśli kotłowały mu się w głowie. Okazało się, że Nathaniel Davis miał poważne problemy z pieniędzmi. Spirytyzmem i swobodną moralnością. W tamto sobotnie popołudnie, kiedy miała przemawiać siostra White, był reprezentantem ciemności. Bóg nie zezwolił, aby jego prorok przemawiał w obecności Nathaniela Davisa. Nie miałem po tym żadnych problemów czy pytań na temat Ellen White. Wyznał z zadumą Harold Blunden. Po opowiedzeniu tej historii. Niektórzy nie wierzyli i wątpili tam w Australii, ale ja przekonałem się i nigdy nie miałem okazji do zmiany poglądów. Wiem, byłem tam, byłem naocznym świadkiem. Harold Blunden umarł w wieku 89 lat i nigdy nie dowiedział się, co się stało z Nathanielem Davisem ale w archiwach Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego odnaleziono dokument, który tą sprawę wyjaśnił do końca. Otóż Ellen White po tym wszystkim 16 sierpnia 1897 roku napisała do niego pięciostronnicowy list. Zaczęła go pisać o trzeciej godzinie w nocy. Drugą stronę rozpoczęła pisać o 2:30 następnej nocy. Dwa dni później, gdy go dokończyła, zamknęła go. Jak tylko matka może błagać krąbrnego syna, tak siostra White nakłaniała Davisa do zejścia ze złych dróg. Kiedy Ellen White opuściła Australię w 1900 roku, Pracownicy Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego podarowali jej na pożegnanie album z autografami. Na każdej stronie duchowni, którzy doświadczyli błogosławieństw z jej dziewięcioletniego pobytu w tym kraju, zamieścili krótkie podziękowania. Na jednej ze stron znalazła się własnoręczna notatka Nathaniela Davisa. Jest to dla mnie szczególna przyjemność, że mogę mieć ten przywilej wyrażenia głębokiej wdzięczności siostrze White i mojemu Ojcu Niebieskiemu za poselstwa przekazywane przez nią jego ludowi. Ten wierny świadek objawił mi środki, mocą których więzy szatana mogą być zerwane, będąc pod wpływem spirytyzmu. Stałem się prawie duchowym wrakiem. Mam wiele powodów, by być głęboko przekonanym, że siostra Ellen White jest prawdziwym prorokiem. Niech Bóg miłości, miłosierdzia, łaski i prawdy prowadzi i strzeże ją bezpiecznie do samego końca, i niech doda jej dni, by mogła dalej ostrzegać, zachęcać i wzmacniać. Ostatki ludu Bożego, podpisany Nathaniel Davis. Biblia obiecuje, że w Kościele czasów ostatecznych, oczekującym na powrót Jezusa, nie zabraknie darów Bożej łaski. Popatrzmy na pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, zapisany w Nowym Testamencie. Tam rozdział pierwszy i werset siódmy. Tak, iż nie brak Wam żadnego daru łaski Wam, którzy oczekujecie objawienia Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nie brak daru łaski Wam, którzy oczekujecie objawienia Pana naszego Jezusa Chrystusa. Z tego powodu nie powinniśmy mieć wątpliwości, że wśród adwentystów Dnia Siódmego. Objawił się w działalności Ellen White dar proroctwa. Nie bądźmy ludźmi małej wiary. Pamiętamy pewną historię, zapisaną w Ewangelii Łukasza, która wydarzyła się po ukrzyżowaniu i zmartwychwstaniu pana Jezusa. Czytam fragment z 20 rozdziału, wersety od 24 po 29. A Tomasz, jeden z dwunastu zwany bliźniakiem, nie był z nimi, gdy przyszedł Jezus. Powiedzieli mu wtedy inni uczniowie: Widzieliśmy Pana. On zaś im rzekł: Jeśli nie ujrzę na rękach jego znaku gwoździ, i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, nie włożę ręki mojej w bok jego, nie uwierzę. A po ośmiu dniach znowu byli w domu uczniowie jego i Tomasz z nimi. I przyszedł Jezus. Gdy drzwi były zamknięte, i stanął pośród nich i rzekł: Pokój wam. Potem rzekł do Tomasza: Daj tu palec swój i oglądaj ręce moje, i daj tu rękę twoją i włóż w bok mój. A nie bądź bez wiary, lecz wierz. Odpowiedział Tomasz i rzekł mu: Pan mój i Bóg mój. Rzekł mu Jezus, że mnie ujrzałeś, uwierzyłeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. William Foxwell Albright, który żył w latach 1891-1971, był najwybitniejszym archeologiem XX wieku w Stanach Zjednoczonych i być może na świecie. Uzyskał stopień doktora na Johns Hopkins University w wieku 25 lat i w ciągu następnych 50 przyznano mu 25 tytułów doktora honoris causa na protestanckich, katolickich i żydowskich uczelniach. Napisał ponad 800 publikacji z dziedziny archeologii, biblistyki i orientalistyki. W latach 50. XX wieku jeden z jego doktorantów na Johns Hopkins University zapoznał go z pismami Ellen White. W rezultacie czego Albright w swojej książce pod tytułem Od epoki kamiennej do chrześcijaństwa wymienił Ellen White wśród pięciu osób, które uważał za autentycznych proroków. Ostatnich 250 lat. Jednak procy napotykali na silną opozycję i sprzeciw. W drugiej księdze kronik, w rozdziale 36, mamy następujące sprawozdanie, które chciałbym przeczytać. Czytam wersety od 15 po 16. A przecież Pan, Bóg ich ojców, Nieustannie wysyłał do nich swoich posłańców, litując się nad swoim ludem i nad swoim mieszkaniem. Lecz oni drwili z posłańców Bożych, pogardzali jego słowami i wyszydzali jego proroków, aż gniew Pana na jego własny lud wzmógł się tak, iż nie było już ratunku. Przeczytajmy również pewną wypowiedź Pana Jezusa. Zapisaną w Ewangelii Mateusza w rozdziale 13 i tam werset 57. I gorszyli się z niego, a Jezus rzekł im: Nigdzie prorok nie jest pozbawiony czci, chyba tylko w ojczyźnie i w swoim domu. Dlatego nie dziwię się, że nawet wśród Adwentystów są tacy, którzy nie uznają daru proroctwa. Objawionego w działalności Ellen White. Tak było, jest i będzie. Na przekorę wielu nieadwentystów, jak na przykład William Albright, rozpoznało wartość jej pism. Jeśli ktoś jest zainteresowany wydrukiem dzisiejszego programu, bardzo proszę, aby nas powiadomił, a my drogą mailową go wyślemy. Dziękuję za uwagę. Amen.